Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj pokażę Wam podkaszarkę akumulatorową. Dostaliśmy ją do testów od firmy Greenworks. Testowałem ją przez 3 miesiące, tutaj właśnie na tym trawniku. I opowiem Wam dzisiaj, jak ona działa, czy się sprawdza, jakie są jej minusy, jak i plusy. Także zapraszam na odcinek. Podkaszarka, którą otrzymałem, to jest akurat komplet, czyli w tym momencie mamy tutaj wszystko. Ja Wam daję link poniżej pod filmem. Mamy tutaj baterię, mamy samą podkaszarkę, no i ładowarkę. Czyli to jest jakby cały zestaw. Dodatkowo mamy jeszcze nóż tnący. Właściwie go zapomniałem zabrać, już go przyniosę. Nóż tnący wygląda właśnie w taki sposób. On jest zabezpieczony. Możemy to zabezpieczenie sobie ściągnąć. I tak wygląda ten nóż. On jest do takich cięższych trwaw, gdy mamy coś grubszego i tak dalej, to w tym momencie możemy sobie się wspomóc właśnie takim nożem. Ja takich sytuacji nie miałem, używałem tylko i wyłącznie żyłki, tylko informacyjnie, że do kosy dodawany jest właśnie taki nóż. Podkaszarka przyda nam się wszędzie tam, gdzie nie da dojechać nasz robot, który właściwie jest z tej samej firmy, też jest z Greenworksa. Są miejsca, gdzie robot po prostu nie dojeżdża. W momencie, że tu mamy to obrzeże, on ostrzy ma gdzieś, jak widzimy, dotąd, no nie? Więc w tym momencie, jeśli on uderzy o obrzeże, czy tam zatrzyma się z powodu linki, no to ta trawa nie zostanie przez tego robota skoszona, więc w tym momencie do takich sytuacji najlepsza jest właśnie podkaszarka, czyli te wszystkie tutaj elementy jesteśmy w stanie sobie dokosić już sami, ale jest to naprawdę chwila roboty, nie wiem, może 15 minut mi zajmuje obkoszenie tutaj wszystkiego naokoło. Ja ją też używałem w momencie, tak jak tam za mną jest domek, to pod domkiem, tam gdzie są jego nogi i tak dalej, to w tym momencie tam też trawa się zbiera, też tam robot nie dokasza. Tak sama sytuacja jest przy zwykłej kosiarce. Jeśli macie taką zwykłą kosiarkę spalinową czy inną, którą po prostu jeździcie po ogrodzie, to nie wszędzie da się dojechać albo nie chcecie gdzieś dojeżdżać tak blisko różnych rzeczy. Z tego względu właśnie wtedy przydaje nam się takie urządzenie. Czy zarówno tutaj, tak jak widzimy przy drzewkach, też możemy tą podkaszarką sobie tutaj to obkosić. Zawsze staram się właśnie w taki sposób jakby naokoło to robić, żeby nie poniszczyć sobie tutaj tych drzewek. Widzicie, one tutaj są w porządku, nie są pouszkadzane. Jedno drzewko sobie zabezpieczyłem w taki sposób, bo wcześniej testowałem, ale uznałem później, że to nie ma sensu, ale dałem sobie właśnie kawałek butelki plastikowej, obwinąłem i dałem w taki sposób, wtedy gdy kosiłem to tutaj uderzała ta linka, to wtedy w ogóle już się nie trzeba przejmować. Natomiast bez tego też super mi się kosi, czyli w tym momencie takim ruchem okrężnym naokoło tego drzewka jestem w stanie sobie to skosić. Ta trawa zawsze tutaj rośnie, nie jest docięta, więc w tym momencie idealne miejsce właśnie, żeby wykorzystać podkaszarkę. Ja używałem tylko i wyłącznie żyłki do cięcia. Nie miałem potrzeby używania tego noża. Gdy robimy to często, to idzie to mega szybko. Ja za pierwszym razem miałem tą trawę dużo, dużo wyższą, więc w tym momencie najlepiej jest, używając tej podkaszarki, ścinać tą trawę jakby trochę od góry. Hardcore. Tutaj po prostu nam zarosło niesamowicie. Możesz stanąć. O, będzie tak. Stań sobie przy tym. Dokąd sięga trawa? Do kolan. No, do kolan sięga. Dobra, lecimy, zobaczymy, co z tym będzie. No radzi sobie, jak tak radzi. Się od góry podetnie, to jest spoko. Nie zaczynać u samego dołu, gdy mamy taką wielką trawę, że osięga nam po pas, tylko po prostu możemy ją ścinać od góry i ona automatycznie jest mielona i tak działa to o wiele lepiej. Natomiast przy trawie takiej niskiej, jak mam teraz na ogrodzie, tutaj gdzieś po bokach, to w tym momencie super sprawdza się właśnie taka podkaszarka. Bez problemu to wszystko ścina. Jeśli chodzi o samą podkaszarkę, to mamy tutaj dwie prędkości. Przyznam się, że częściej używałem tej wyższej prędkości, bo było mi po prostu wygodniej i szybciej to idzie. Akumulator to mamy tutaj pojemność 40 V, co pozwala mi na obkoszenie
całego tutaj obrzeża, łącznie z drzewkami i tak dalej. Tutaj wszystko jestem w stanie na tym okulatorze okosić za jednym razem i jeszcze zostaje go, aby okosić z drugiej strony domu. Akumulator ładuje się szybko, jest do niego właśnie ta dedykowana ładowarka. Możemy sobie, załóżmy, na noc zostawić ładowarkę włączoną i w tym momencie rano mamy przygotowany już sprzęt do działania, jeśli mamy zamiar kosić. Sama podkaszarka jest bardzo lekka i ergonomiczna. Dobrze jest taka lekka z tego względu, że nawet Marta mogła jej używać, też mogła sobie kosić, nie ciążyła. Mamy do niej jeszcze pasek, który sobie możemy założyć przez ramię i w tym momencie jest nam o wiele wygodniej i już w ogóle nie czuć ciężaru tej podkaszarki. Dla mnie jedynym minusem tej podkaszarki jest to, że mogłaby być troszeczkę dłuższa. Ja mam 183 cm wzrostu i w tym momencie muszę delikatnie, nie dużo, ale delikatnie się pochylić, aby uzyskać jakby tą pozycję, która jest idealna do cięcia. W tym momencie dla Marty nie było to żadnym problemem, bo ona nawet sobie ten pasek wyżej podciągała, żeby jej było wygodnie. Natomiast tak jak dla mnie, no to mi brakuje, nie wiem, może 5 cm długości tego, żebym nie musiał się w ogóle pochylać. Natomiast tak jak mówię, dla Marty było idealnie. Tutaj, jak zauważyliście, mamy jeszcze taką dodatkową rączkę. Ona się przydaje do tego, jeśli chcemy sobie podkosić coś po prostu w taki sposób. Czy to przy kostkach, czy właśnie przy jakichś krawężnikach, jak chcemy sobie obkosić w sposób nie na płask, tylko na pionowo, to idealna ta rączka jest właśnie do tego, żeby tak sobie ją ustawić i przejechać sobie właśnie w ten sposób, tak, aby odciąć ładnie krawędź kostki. Mamy silnik bezszczotkowy, wał się tutaj bardzo dobrze obraca, nie ma z tym żadnego problemu, nie ma tam żadnych tarć, działa to po prostu fajnie i nie obciąża tak bardzo akumulatora. Podkaszarka jest tutaj dwuczęściowa, tutaj mamy możliwość jakby rozłączenia jej na mniejszą, jakby do przechowywania po prostu. Jeśli chcecie ją gdzieś przewieźć, załóżmy, nie wiem, tam na działkę albo coś takiego, to też właśnie można ją tutaj bez problemu rozkręcić i w tym momencie wkładacie do auta, jedziecie na działkę, tam sobie okosicie i możecie z powrotem ją załadować właśnie taką rozłożoną. Rzecz, która mi się tutaj bardzo podoba, to to, że nie musimy się męczyć z wyciąganiem żyłki. Z tego względu, że tutaj, jeśli uderzymy głowicą po prostu o ziemię, tak, w tym momencie żyłka automatycznie wysuwa nam się tam parę centymetrów, tyle, ile nam jej właściwie brakuje. Ona też ma tutaj taki nożyk, który odcina ten nadmiar żyłki, ale właśnie fajne jest to, że nie trzeba jakby ściągać jej, żeby tą linkę sobie wydłużyć, tylko wystarczy właśnie uderzyć o ziemię i w tym momencie automatycznie żyłka jest wyciągana szerzej i możemy kosić dalej. No i tutaj jak macie przydługą tą linkę, jak ją rozwinie się, jak wam się rozwinie, no to on się automatycznie tutaj na tym nożu przycina. I teraz ten drugi sposób, bo wcześniej naciskałem, żeby wysunąć sobie linkę, a teraz możemy zrobić to w ogóle bez podnoszenia kosy. Czyli po prostu uderzamy nią o ziemię, musi się delikatnie obracać, trzeba wyczuć. Mhm. I włączamy ją delikatnie na małe obroty i uderzamy. Teraz był ten dźwięk tego odcinania po prostu linki. Super, to jest bardzo przydatne. Tak, dla mnie nawet uważam, że super sprawa, nie trzeba obracać i tak dalej. No. Na akumulatorze mamy tutaj wskaźnik naładowania baterii, czyli przyciskając po prostu ten przycisk, widać tutaj, jak mocno naładowana jest bateria. Ładowarka też ma światełko, też wiecie, kiedy bateria jest w pełni naładowana. Jeśli chodzi o jej dźwięk i o jej głos, to ja wam tutaj ją teraz włączę, zobaczycie sobie, jest naprawdę cicha, co lubię w takich sprzętach, z tego względu, że w tym momencie, nieważne czy tam sąsiad akurat robi sobie grilla ze znajomymi i tak dalej, nie przeszkadzam mu wtedy, to jest jej dźwięk. Jest cicha, nie hałasuje tak bardzo, jest głośniejsza niż robot koszący, natomiast nie jest jakoś bardzo uciążliwa w dźwięku, także w tym momencie troszeczkę dalej już jej praktycznie nie słychać. Nie miałem problemu z jakimiś tam większymi trawami, grubszymi i tak dalej. Radziła sobie bez problemu. Akumulator dla mnie jest wystarczający. Parę razy było tak, że właściwie ja skończyłem kosić, a akumulator jeszcze tam miał tą jedną kreskę, także mógłbym coś tam jeszcze porobić, ale nie było już
potrzeby. Spoko opcja, że można ją po prostu wyłączyć, że nie jest to tak, że wiecie, naciskacie od razu jakby tą prędkość i ona od razu się włącza. Dla mnie jest to fajne z tego względu, że mamy tutaj Mikołaja, który goni po ogrodzie, a czasami po prostu ją tutaj zostawiałem, bo byłem zajęty na chwilę czymś innym i ona po prostu leżała i Mikołaj jej nie uruchomił, bo tam trzeba chwycić te dwa przyciski razem, trzeba ją wcześniej włączyć, także jest tam trochę tych rzeczy, żeby po prostu takie dziecko sobie tak szybko tego nie rozpracowało. Zabezpieczenie, które tam jest nad tą żyłką, jest szerokie i duże, także ten rozprysk tej trawy nie był jakiś bardzo duży. Ostatecznie, jeśli chodzi o samą podkaszarkę, jestem z niej zadowolony. Marta również jest z niej zadowolona, bo jak wspominałem wcześniej, może sama sobie kosić. Nie miałem z nich nią kompletnie żadnych problemów. Po prostu dostajecie pudełko, składacie wszystko razem i możecie już zacząć działać. Nie ma tutaj jakichś komplikacji, nie wiadomo czego, jakichś ustawień, czyszczenia jakiegoś strasznego. Po prostu włączacie i kosicie. To wszystko. Tak więc dla mnie idealna sprawa. Super nam się tutaj sprawdza. Jeśli macie taki ogród gdzieś jak my, załóżmy tutaj mamy 5 arów, 6, jeśli chodzi o tą część ogrodową, no to w tym momencie bez problemu taka podkaszarka Wam wystarczy, żeby po prostu obkosić te wszystkie takie rzeczy, które gdzieś tam pozostają i w tym momencie na pewno starczy Wam na to akumulatora. Tak więc ja Wam link do podkaszarki zostawiam w opisie. Możecie sobie tam poczytać o wszystkich dokładnie parametrach. Tam są wszystkie informacje, specyfikacja i tak dalej. Wiele z tych informacji, które Wam tutaj przekazałem, ale też jest wiele jeszcze dodatkowych. Tak więc ja Was zapraszam tam na stronę. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i co? Do zobaczenia.